Pełen zwrotów akcji był początek procesu Witolda Z. 48-letni dziś mężczyzna z zawodu, jak sam mówi, profesor jogi, stanął przed sądem okręgowym w Suwałkach z powodu makabrycznego zabójstwa, do którego doszło 21 lat temu. W pierwszych minutach posiedzenia sąd jednak musiał pochylić się nad wnioskiem obrońcy, który poprosił o wyłączenie jawności rozprawy. Przeciwko jego uwzględnieniu opowiedziała się oskarżycielka. Po krótkiej naradzie przewodniczący składu orzekającego ogłosił, że nie uwzględni wniosku obrońcy. Akt oskarżenia, choć krótki, zawierał opis przerażającej zbrodni, której, zdaniem prokuratora, dopuścił się ponad dwie dekady temu Witold Z. Jak wskazała prokurator, Stanisław B. przed śmiercią przeżył prawdziwą gehennę. Wszystko zaczęło się od bezprawnego i długotrwałego pozbawienia go wolności. Próbę ucieczki Stanisława B. zniweczył stający dziś przed sądem Witold Z. Zatrzymał uciekającego Stanisława i wbrew jego woli polecił mu wsiąść do samochodu osobowego marki Ford Scorpio o numerze rejestracyjnym, a następnie przykuł go kajdankami do drzewa, o czym bił go po twarzy i po całym ciele oraz kopał, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo wystąpienia skutku określonego w artykule 156 paragraf 1 Kodeksu Karnego. To jest o czyn z artykułu 189 paragraf 2 Kodeksu Karnego w zbiegu z artykułem 158 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Dalszy ciąg aktu oskarżenia to opis najcięższej ze zbrodni. Oskarżam również o to, że w dniu 19 czerwca 2000 roku w godzinach nocnych w miejscowości Zelwa po opuszczeniu ogniska przez Marka i Wiesława, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, działając w zamiarze bezpośrednim, dokonał zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Stanisława w ten sposób, że realizując wspólnie podjęty zamiar, uderzał go wielokrotnie kijem długości 1,5 metra w głowę oraz po zadaniu mu dwukrotnie ciosów narzędziem tępym o cechach tnących, kłujących, prawdopodobnie nożem, zadał mu dwie rany kłutocięte klatki piersiowej z przebiciem serca, co spowodowało jego zgon, a następnie dokonując dekapitacji głowy oraz uszkodzeń kończyn dolnych, powodując rany rąbane i chcąc ukryć zwłoki, zakopał oddzielnie tułów i głowę. To jest o czyn z artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Karnego. Witold Z. zadeklarował składanie wyjaśnień, ale jednocześnie zasłaniał się niepamięcią. Odnosząc się do zarzutów, przyznał się jedynie do uczestnictwa w pierwszym z opisanych przez oskarżyciela czynów. Po tylu latach nie jestem w stanie dokładnie wszystkiego wyjaśnić. Przypominam sobie, że brałem udział w przywiezieniu. Nie wiem dokładnie, jak to się odbyło, ale uczestniczyłem w tym pierwszym zarzucie osobiście. Dokładnie nie pamiętam, jak to się działo. Częściowo, nawet po przeczytaniu akt sprawy, wielu rzeczy nie przypominam sobie. Dużo jest, uważam, że dużo jest kłamstw ze strony skazanych w tej sprawie i uczestników. Dwaj świadkowie, uczestnicy wydarzeń z 19 czerwca 2000 roku, trafili dzisiaj do sądu w roli świadków. Sami wciąż odbywają za udział w tej zbrodni kary 25-letniego pozbawienia wolności. Na sali zabrakło jednak, mimo wezwania, kolejnych dwóch uczestników wydarzeń Sferalnej Nocy. Obawą o ich prawdomówność obrońca oskarżonego uzasadnił swój kolejny wniosek. Tym razem o zmianę wydanego niespełna pół godziny wcześniej postanowienia dotyczącego jawności procesu. Nie wiemy, czy będą relacjonować stan faktyczny, czy oprą się na relacjach z mediów, przekonywał członków składu orzekającego. Ten argument przekonał zarówno oskarżyciela, jak i sędziów, ale tylko do częściowego wyłączenia jawności procesu. Kolejne, już jawne posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowano na najbliższą środę.